Cześć! Dzisiaj w nietypowej scenerii, dlatego że znajdujemy się w gabinecie dietetycznym. Chcemy dla Was przetestować i porównać wagi Huawei oraz Xiaomi i zestawić je z profesjonalną wagą medyczną. Zapraszam! W dzisiejszym zestawieniu mamy najpopularniejsze wagi ze sklepu X.com. Mamy Huawei, najnowszą wagę jeśli chodzi o mierzenie parametrów ciała oraz wagi, a także Xiaomi, również najnowszy model. No i zestawimy ją z wagą Tanita BC420 za testem medycznym. Przechodzimy do pomiarów. Zaczynamy od Huawei. Brutalna prawda o tym, ile waży i czy nie kłamie Was podczas testów hulajnóg. Huawei sugeruje, żebym zrzucił jeszcze 40 kg, żeby osiągnąć wagę docelową. Zaraz to skonfrontujemy z dietetykiem. Możemy sobie przejrzeć wszystko. Czyli mamy pomiar z 18,4. Wszystkie parametry, które zmierzył Huawei, zaraz będziemy je zestawiać z Tanitą. Wchodzimy na Xiaomi. I tu już mamy pierwszą różnicę, dlatego że tkanka tłuszczowa według Xiaomi to 29%, natomiast według Huawei 26%. Także wyliczona podstawowa przemiana materii w Xiaomi to 1999 kalorii, natomiast Huawei sugerował, że powinny mieć 2135 kalorii. Idealna waga według Xiaomi to 73,5 kg. No i tu mamy już porównanie. Podsumowań, nastał czas. To, co jest najbardziej zbliżone we wszystkich wagach, to masa ciała, która wynosi okolice 99 kg. Jak widzieliście, rozbieżności między Huawei'em a Xiaomi są mniejsze, natomiast między tymi dwoma wagami w okolicach 100 zł a Tanitą, czyli wagą za testem medycznym, rozbieżności są ogromne. Tutaj mówię o takich różnicach jak na przykład wewnętrzna tkanka tłuszczowa, gdzie ten parametr może być naprawdę dosyć kluczowy, jeśli ktoś dba o swój organizm. Zamykając temat Smart Wag, jeśli chcecie się ważyć i mierzyć, to jak najbardziej zachęcam, bo każdy parametr można jakoś analizować, natomiast żebyście nie brali tego zbyt dosłownie, bo jak widzicie, różnice są ogromne i czasami warto po prostu skorzystać z gabinetu dietetycznego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do sekcji komentarzy, dajcie mi znać, jakich wag używacie, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootbook. Czołem!